Cześć, jak się macie? Witam was bardzo serdecznie w Zapytaj Beczkę, w programie, w którym przekonujemy się wspólnie, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie filmiki w internecie. 100 tysięcy internautów zobaczyło poprzedni odcinek i wyraziło jednogłośną opinię. Zaczynajmy! Czy przypadłby ci do gustu pornos, w którym głównym kochankiem jest Geralt? No i puka te inne panienki. Zasadniczo rzecz biorąc, tak, nawet go kupiłem. Niestety czuję się strasznie rżnięty, bo okazuje się, że akcji prawie tam nie ma. Przedstawmy to modelowo. Wiedźmin 1. Och, Wiedźminie, jak ci się mogę odwdzięczyć za to, że wyniosłeś śmieci? Wiedźmin 2. Ciekawe, gdzie jest ta kobieta, z którą wiąże mnie jedyny wątek romansowy. Zaginęła na kolejne dwa akty, więc pewnie przez 8 godzin nic się nie będzie działo. Na szczęście do pudełka dorzucili też grę. Czy mogę zadać pytanie niezwiązane z seks w grach, polski hip-hop, jajko miękko? Oczywiście. Słyszałeś o tłumaczeniu wyrażenia easter egg, jajko, jajko na miękko? Dobre. Ale w tym wszystkim pokrzywdzony jest zajączek wielkanocny. Nie przymierzając, obcięliśmy właśnie mu jaja. Niemal 100% wypadków samochodowych powodują osoby, które choć raz w życiu piły herbatę. Przerażające, nie? Tak, wypiłem całą. Krzychu, co myślisz o grach komputerowych? Kiedy idziesz spać, to lubisz jak stado pawianów odwróconych do ciebie pośladami gra melodię z Titanica na ukulele? Jesteśmy jak stado pawianów odwróconych pośladami do tyłu. Dziękuję! Kto najlepiej według ciebie rapuje? Myślę, że tytuł najlepszego rapera Rzeczpospolitej jest już dawno rozdany. Nie od dzisiaj wszyscy wiemy, że życie się rozciąga, a wena jest King Konga. Niemniej myślę, że nie powinniśmy spoczywać na laurach. Niechaj trwają poszukiwania nowych talentów. Wiesz co wyczuwam? Szacun ludzi YouTube'a. Stay out of crack, stay out of crack. Wesaj. Czemu jajko na miękko jest twarde? Ponieważ gotowałeś je za długo. Jesteś słaby w kuchni. Czy uważasz, że rapujesz lepiej niż Lech Roch Pawlak? Na pewno nie po francusku. Że le popon tiki ton tiki ton tiki ton de da don 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 tiki ton tiki ton tiki ton don tiki ton tiki ton tiki tiki blablabla. Więcej jest w ch**i czy w ch**u. Co myślisz o roku i vlogerach? Myślę, że rok jest wszystkim bardzo potrzebny. Dzięki niemu przynajmniej wiemy, jak ugotować jajko na miękko. Krzychu, czy uważasz, że seks w grach powinien być też dla młodszych? Synu, nie możesz grać w tę grę, ponieważ są w niej sceny niegodne twojego wieku. A teraz masz tu komputer i spędź resztę dnia w internecie. A tak już zupełnie na serio? Nic nie tracicie, naprawdę, tam nie ma nic ciekawego. Żadnych fajnych scen. Czym najlepiej golić włosy w odbycie? Ciętym dowcipem. Co to masz za obraz za sobą? Pokażesz? Ciebie, kolego, to co najwyżej mogę pokarać za błąd ortograficzny. Co myślisz o pokazywaniu tego w kroczu podczas scen seksu? Ale czego w kroczu? Ukulele? Ooh yeah! Kupowałeś kiedyś erotyczne gry tylko po to, żeby pograć? I to jest właśnie to, o czym mówię! Nie ma gier, które są i erotyczne, i możemy w nie pograć. Albo fajne zapinanie, albo fajna gra, zapamiętajcie to. A jak już zapniecie, pamiętajcie, kto wam doradził. Stawiam ci piwo, jak będę w następnym Zapytaj Beczkę. Co sądzisz o kiełbasie krakowskiej disującej parówki za udawanie mięsa? No teoretycznie w tym bifie racja jest po stronie kiełbasy, ale parówki po prostu lepiej rapują! Pierwszą zasadą internetu jest nie próbuj zrozumieć Japończyków. Jaka jest druga zasada? Hejter internetowy jest jak jeździec pustyni z Gwiezdnych Wojen. Scenka! Ale fajna ta nowa planeta, tyle piasku, tutaj możemy iść na plażę, opalać się, wypoczywać. Wow, stary, nieważne, że ty lubisz Xboxa, a ja lubię PlayStation 3, dogadamy się. Dobra, słuchaj, szanuję twoje zdanie, wyluzuj, naprawdę, naprawdę, cool, cool. Dobra, wiecie co? Zabierzcie sobie ten wasz internet.